Najpierw była motorynka, później jawka, która nie chciała palić i pchaliśmy ją z kolegami po łące przy domu. No i tak później z motoru na motor, i przewinęło się tego sprzętu trochę. Całe wakacje spędzaliśmy na zewnątrz, nie graliśmy na komputerze, tylko graliśmy w piłkę, jeździliśmy na motorach. No akurat miałem takie szczęście, że mieszkaliśmy na wsi, ale też nie jakiejś odległej, więc było dużo możliwości różnych. Rodziców też było stać na to, żeby kupić mi motocykl, jeden czy tam drugi. Kolegów miałem dookoła, więc było z kim robić wiele ciekawych rzeczy. A tak w ogóle na samym początku to ja chciałam z niego zrobić muzyka, ponieważ mój brat grał w zespole muzycznym, mnie się to zawsze podobało. I nawet skończył taką szkołę muzyczną pierwszego stopnia, na keyboardzie grał i no bardzo dobrze mu szło, jeździł też tam na takie występy różne muzyczne, ale nie dał się po prostu przekonać, żeby dalej to kontynuować i nieraz żeśmy go prosiły, jakby babci jakieś tam imieniny czy coś, mówię, to zagrałbyś jakąś fajną piosenkę. Absolutnie nie zgodził się, nie chciał, nie namówił go po prostu. Wydaje mi się, że to jest zasługa wujka, dziadka i taty, bo z każdym z nich jeździłem, zabierali mnie na żużel od najmłodszych lat, a później no to tak już zostało we krwi. Do tego jeździłem w międzyczasie gdzieś tam na tych motorach i chciałem jeździć na tym żużlu. Chyba przez praktycznie cały rok mu mówiłam, że ja ci zgody nie podpiszę, ja się o ciebie boję. Było różnych dużo rzeczy, negocjacji z powiązaniami ze szkoły i nie ze szkołą, także to... Że nic mu się nie stanie, żebym się nie martwiła, że on sobie da radę, że on po prostu musi jeździć, bo on to po prostu czuje. Mąż był innego zdania, on zgodził się niemalże od razu, gorzej miał ze mną. Zeszło mi długo, żeby namówić mamę i tatę, ale w końcu się udało. Dawid, miejsce szczególne w twojej karierze, w twoim życiu, stadion w Rzeszowie, stadion Stali. Jak wspominasz czas spędzony na tym obiekcie? Za czasów juniorskich było super. Fajnie, mieliśmy duże wsparcie pani Marty, więc było dużo możliwości. Do pewnego czasu mam bardzo dobre wspomnienia. 10 lat spędziłeś tutaj. Dociera to do ciebie? No dzisiaj dotarło, że to faktycznie aż tyle czasu, ale mogło to wszystko troszkę lepiej się potoczyć, gdybym podjął jakieś tam różne kroki, może inne decyzje. A tak nie bardzo miałem się kogo poradzić w trakcie tej kariery. Teraz chwilowo jest tak jak jest, ale trzeba wyciągać wnioski i myśleć o przyszłości. Powinniśmy zacząć od debiutów. Pamiętasz pierwszy trening na Stali? Który to był rok? 2000... Chyba 2005. Piąty, tak? Albo koniec 2004. Jakoś tak to było, no. No dawno temu. I co? Za którym razem ślizg kontrolowany się pojawił? Chyba za pierwszym. Naprawdę? No może nie cały łuk, ale już za pierwszym razem zacząłem jeździć ślizgiem. Jakoś motory nigdy nie były mi obce i od małego jeździłem zawsze na motorach, więc tym bardziej motor żużlowy nie był jakąś wielką filozofią. Pamiętam, jak pierwszy raz się ścigałem tutaj spod taśmy z Marcinem Lesiem i z braćmi Szyszkami i na wejściu w drugi łuk zaliczyliśmy dzwona takiego dosyć dobrego, ale wtedy pamiętam sytuację, że wracałem do parkingu i pani prezes poklepała mnie po plecach, powiedziała, że nic się nie stało. To było moje pierwsze ściganie spod taśmy. To nauczył mnie jeździć na żużlu Janusz Stachyra i myślę, że on w dużej mierze najbardziej przyczynił się do tego, że tej techniki jazdy później nabrałem i techniki startu i tak dalej, bo co prawda przez te lata dużo się pozmieniało, ale słynął, Janusz Stachyra słynął z tego, że miał bardzo dobre starty i jakoś mi to tak przekazał, że starty też mam bardzo dobre. Teraz trzeba popracować jeszcze może troszkę nad techniką jazdy albo po prostu coś pozmieniać, żeby było lepiej. No i też wymagające tory czasami przygotowywał. To też jako młodzieżowcom chyba służyło, bo potrafiliście się dla nas to był, ścigać w trudnych warunkach. Tak, dla nas to był duży plus, bo co prawda męczyliśmy się trochę, ale później, kiedy przychodziły zawody i przychodziły mecze, to mieliśmy tą przewagę, że potrafiliśmy jechać na tych torach, więc
I tak do tej pory zostało, że gdzie jest jakiś cięższy tor i bardziej przyczepny i wymagający, to mi się dobrze jedzie i jadę dobrze, a gdzie jest równo, płasko, twardo, no to już tak kolorowo nie jest. Z Dawidem to było tak, że jak przyszedł do szkółki, było widać, że ma predyspozycję, bo pierwsze, co zapytałem go, to czy w ogóle miał kontakt taki z motocyklem. Mówi, że tak, że jeździł na motocyklach i nie było żadnego problemu, więc posadziłem go na motocykl, wymieniłem z nim uwagi, co i jak, powiedziałem mu, jak się zachować. I praktycznie, ja myślę, że po trzecim czy po piątym treningu już jeździł ślizgiem. Dawid jakby bardzo szybko załapał tą jazdę i określany był na jako talent i że może coś osiągnąć? No tak, miał smykałkę. To, co mu się powiedziało, to wykonywał, robił. Wychodziło mu to w miarę i szybki progres był, jeżeli chodzi o jazdę. On i Mateusz Szostek to była ta dwójka, która miała zastąpić poprzednią dwójkę juniorów bardzo silną, bo to była para Paweł Miesiąc-Dawid Stachera i to para, która przynosiła Stali Rzeszów bardzo dużo punktów. A potem pojawiła się ta dwójka. No i tutaj Dawid był takim zawodnikiem bardzo walczącym i niepokornym, bym powiedział. On miał swoje zdanie, no i był taki waleczny, nieustępliwy. On po prostu nigdy nie kalkulował. On zawsze starał się walczyć o wszystko, co można osiągnąć w danym wyścigu. Mam cały czas w głowie ten klub i nie ukrywam, że chciałbym kiedyś tutaj jeszcze wrócić i ścigać się nawet na poziomie ekstraligowym w tym klubie, czego życzę z całego serca, ale jaka będzie przyszłość, zobaczymy. No, to jest sport i to nie jest łatwy kawałek chleba. Kiedy ostatni raz ścigałeś się na tym torze tutaj w Rzeszowie? Oj, dawno temu. To było chyba nie w tamtym roku, ani nie dwa lata temu. No ja mogę planować, ale to też jest kwestia tego, czy obecni działacze w żużlu rzeszowskim pozwolą mi tu pojeździć, ale mam nadzieję, że uda się to wykonać w tym roku i może przyjadę tutaj na jakiś trening, żeby trochę pokręcić kółek. Także mrugnięcie oka do nowych włodarzy klubu z Rzeszowa, żeby pozwolili Dawidowi pokręcić kółka w swoim macierzystym miejscu, klubie. Miałem tam swoje różne inne plany i w ogóle jak byłem mały, to już miałem taki moment, że będę kucharzem, albo że będę wojskowym. Różne miałem pomysły. No chodził do tego gimnazjum i jakoś tak nie zdążyłam jeszcze żadnych planów w stosunku do niego jakby zrobić. Jak jeszcze tańczyłam, to chciałam, żebym był tancerzem, ale mi się nie udało. Więc od razu Dawid go pociągnął w motory. Pierwszy taki motor, co ja miałem go tak jakby, że sobie nim jeździłem cały czas, no to Hondę miałem taką 50. To było tak, że Dawid mi go po prostu przywiózł i to nie było tak, że ja go błagałem czy coś, po prostu on mi kiedyś go przywiózł na parę dni i tam sobie nim jeździłem już, a później tak jakby przywiózł już mi go na stałe i sobie miałem go tam w domu i sobie codziennie w sumie na nim jeździłem. Za kasę z komunii kupiłem sobie takie Kawasaki 65, a później sprzedaliśmy ten motor i później dopiero miałem pitbike'a. Na początku Wiktor w ogóle nie chciał słyszeć nawet o żadnych meczach żużlowych, nie lubił jeździć na stadion. On był od urodzenia, mówię, alergikiem, astmatykiem, więc zawsze twierdził, że tam jest strasznie nudno i jemu tam jest duszno i po prostu nie cierpiał, wręcz nie cierpiał tam jechać. Wcześniej zajmowałem się innymi rzeczami, nie interesowało mnie raczej oglądanie, jak ktoś coś robi, tylko wolałem brać w tym udział. Dopiero wtedy, mówię, jak pojechał z Dawidem na któryś z rzędu trening, Dawid stwierdził, że musi go przewieźć na tym swoim motorze. Przyjechał Dawid i mówi, że mi zawodnika przyprowadził. Pytam się, no gdzie jest? No tu stoi. Ja mówię, no żartujesz chyba, mówię, ile on ma lat? No nieważne, ja mówię, to pytam się, no to ile? On mówi, że no nie ma jeszcze 13. Ja mówię, no trochę młody, nie? Wszystkie badania miał, wszystko porobione, zgodę rodziców. Ja wiem, to dawaj, puściliśmy go na tor. Ja w sumie umiem jeździć na motorze, więc chciałem sam się przejechać i zobaczyć, jak to jest. Zrobiłem ten parę kółek, a później ten pokazał, jak mam próbować iść ślizgiem. No i próbowałem sobie już później. Ten zalążek ślizgu, to fakt, że już pod koniec pierwszego treningu już robił. No i jakoś mu się to tak spodobało, że
po prostu zaczął tam na te treningi przyjeżdżać. Wcześniej nie wiem, grałem tam na komputerze, grałem w piłkę nożną, robiłem inne rzeczy, a później zobaczyłem, że większą przyjemność sprawia mi jazda na żużlu i w sumie dobrze mi to szło, więc po prostu zainteresowałem się tym. Zawsze przychodził i się pytał, kiedy będzie jechał. To jedyny był problem, że ja mówię, poczekaj, muszę dać chłopakom innym też pojeździć, bo będą myśleli, że cię faworyzuje, nie? Akurat nie było problemu, bo on był gotowy. To Dawid motocykle podstawił swoje tam te trzecie, czwarte, miał i zębatkę, przełożenie, wszystko pod siebie ustawione, prawda? I lepiej mu się jeździ łatwiej. No ciężko nie przeżywać, jak się go od małego gdzieś tam przygotowywało i później starało się, żeby wszedł w ten żużel. Wiktor, jak miał wtedy już 14 lat, pamiętam jak dzisiaj i był Karol Baran na treningu i puszczałem, uczyłem go jeździć spod taśmy, startować. I Karol mówi, czy może spróbować. Ja mówię, tylko musisz uważać, bo wiesz, jak to jest, nie? No spokojnie, spokojnie. No i tak akurat się złożyło, że dwa razy Karol nie miał szans z Wiktorem. Dwoił się i troił, ale nie był w stanie go złapać. Naprawdę nie było łatwo wygrać z Wiktorem. Jeszcze on nie miał wtedy licencji nawet. Bardzo dobrze się stało, że Dawid poświęcił mu tyle czasu i uważam, że mu to zawdzięcza. Powinien mu naprawdę być wdzięczny za to, że tak wcześnie zaczął. Miałem dobre warunki, bo był Dawid, był też Grzegorz Rzępa, który mi też dużo pomógł na treningach, poprawiali mnie dużo, co mam robić, czego mam nie robić, na co mam uważać. Grunt, że kiedy są te cieplarniane warunki i jest ten czas, gdzie wszystko się ma i można robić to, co się kocha i jeździć na super poziomie, żeby tego nie zaprzepaścić, żeby nie było wody sodowej, żeby już się nie poczuć nie wiadomo jaką gwiazdą, tylko żeby dalej ciężko pracować i iść w dobrym kierunku z tym wszystkim. Wielu było takich i ja na swoim przykładzie też mogę to powiedzieć, że też w pewnym momencie miałem wszystko podane na tacy, a potem gdzieś to się rozmyło. Sam mi dużo mówił, czego mam nie robić i co powinienem robić, na co uważać i... No i wydaje mi się, że tak jakby uniknąłem tych różnych błędów, które tak jakby przetarł szlaki, że tak powiem. Jestem bardzo wdzięczny, bo teraz no, to jest tak jakby moja praca i tym się zajmuję na co dzień. I tak jakby mam swoją drogę, mam swoje cele. Na pewno jak osiąga dobre wyniki, to gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że nie mogłem się do tego przyczynić. W tamtym czasie jeszcze nie było tak torów motocrossowych jak teraz, no, ale tak jeździliśmy po tych lasach, po tych łąkach, potem poznałem starszych kolegów, dużo starszych, oni mnie w to wciągnęli, zaczęliśmy jeździć pierwsze tutaj w naszych okolicach, potem coraz dalej, zaczęliśmy jeździć w Bieszczady z Rzeszowa na kołach, tylko lasami, polami. Na samym początku to jak ja byłem taki mały i w sumie dali mi taki duży motor, nie wiem, miałem 14 lat, to dla mnie to był duży motor, jeszcze w lesie gdzieś tam między drzewami gdzieś to podnieść, to nie było szans, żebym to podnieść, no nie, strasznie było mi ciężko. Wkurzał się na mnie bardzo, bo sam tam właśnie nie mogłem poradzić. Były takie czasy, że robiliśmy po 200-250 motogodzin przez tamten sezon, gdzie w lecie nie jeździliśmy, bo był sezon żużlowy, więc to była tak naprawdę... Jeździliśmy 2-3 razy w tygodniu, to tydzień w tydzień. Enduro to jest po prostu jego taka odskocznia od rzeczywistości i kiedyś tego nie mogłam zrozumieć, jak się na początku naszej znajomości, wręcz byłam nawet wkurzona trochę na niego, że kurczę, jest sobota, moglibyśmy co innego zrobić, a on do tego lasu jedzie. Ale jak widziałam, jak on szczęśliwy przyjeżdża z tego lasu, zadowolony, to wiedziałam, że to po prostu on musi. Jak ma zły humor, to ja czasami mówię, jedź już do tego lasu, bo wróci całkiem inny człowiek. Motory w jego życiu to jest chyba coś, co go tak naprawdę nakręca do funkcjonowania. I to jest chyba też sposób na odreagowanie. Trzeba było chłopakom pokazać, kiedy się jeździ. Nieraz jest śmiesznie, jak bierzemy sobie takich troszkę
chłopaków mniej doświadczonych pojadą z nami, to robimy 1/4 trasy tej co zawsze, ale jest kupa śmiechu. No prawie, prawie! Zawsze się śmiali, że no Bobur, musisz do nas przyjechać do Lasku i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, dobra, dobra, przyjadę, pokażę wam jak się jeździ, nie? No to jak pojechałem, to cieszę się, że po prostu wróciłem. My pojechaliśmy, no i czekamy na niego, nie ma go, nie ma go, nie ma go, minęło z 10 minut. To stwierdziłem, że się wrócę, patrzę, a ten w największej kałuże, jaka tylko była na drodze, motor, jeszcze ja mu pożyczyłem motor zatopiony po silnik. Bobby? Tylko kierownica wystawała, motocykl został zatopiony i dużo było czynności wykonanych w ogóle, żeby ten motor odpalić jeszcze w lesie, żeby wrócić do domu. Mówi, że tu go majdło, tu go wciągnęło i ten. No powiedzmy, że znalazłem się w takiej sytuacji, że już było idę albo nie idę. Wylaliśmy tę wodę, to taki dosyć prosty silnik, to za chwilę odpalił tam ten, ale i tak trzeba było remont zrobić. No jest to wspominać. Potem zaczęliśmy wyjeżdżać na Rumunię, już tam jeździć, także im dalej w las, tym tego więcej. Na szczęście nam jakoś tak się zdarzało, że zawsze jak rano wyjeżdżaliśmy, to wieczorem wracaliśmy, więc nie było jakichś takich strasznych przygód. No mieliśmy raz śmieszną tak trochę historię pewnego tam wyjazdu. Hancock sobie zbił gdzieś nogę przez kierownicę, wyleciał, wjechał w ogóle gdzieś w pole, okazało się to jakieś bajoro, no i motor został, on wyleciał. Była to jakby bagno zarośnięte całą trawą, także nie poznałbyś tego, że to jest bagno, ani że tam jest jakaś zapadlina. No ja sobie jadę, tak niczego się nie spodziewam i nagle okazało się, że to było błoto, a ja z taką troszkę prędkością wjechałem w to i mnie tak wystrzeliło w powietrzu, także właśnie udami zahaczyłem o kierownicę, że tak się uderzyłem mocno i mnie tak w powietrzu przeprostowało na drugą stronę i myślałem, że mam uda złamane, no nie? Ale za chwilę mnie tam wyciągli, ale aż byłem normalnie blady później. To była komiczna sytuacja, no ale ogólnie miał zbitą tą nogę, my gdzieś tam w górach, no, nie wiadomo, apteki czy nic takiego tam nie było, więc trzeba było sobie naturalnymi rzeczami radzić z urazami. Taki potok mieliśmy koło hotelu, więc została rzucona wyzwanie, że musi tam wejść i przysiedzieć sobie 2 minuty młody, żeby schłodzić tą nogę. Ogólnie mi się tam dobrze w sumie jeździło. Jakoś sobie radziłem z tą nogą. Nowością było dla mnie w tamtym roku odkrycie tego wszystkiego, tylko że zimą na skuterach śnieżnych. To jest w ogóle coś pięknego. Tego nie da się opisać, jak się tego nie zobaczy na żywo, tej bieli, tej przestrzeni, tego wszystkiego. Jest miejscówka taka, że można się najeździć dowoli. Ekstraliga 2015 rok, problemy finansowe i tak dalej, i tak dalej. I gdyby nie pomoc sponsorów, pomoc Huberta, no byłoby ciężko, bo skądś te pieniądze trzeba było brać, trzeba było inwestować. Faktycznie wtedy rozmawialiśmy dużo na ten temat. On też miał właśnie rozterki, co dalej robić, czy dalej tą karierę kontynuować, czy on się jeszcze do tego żużla nadaje. Dlatego wtedy też powiedziałem, że ile mogę, tyle pomogę. Spróbowaliśmy to razem poukładać. Był taki okres czasu, że już zastanawiałem się wtedy nad tym, żeby sobie po prostu dać spokój, bo chyba każdy by o tym myślał, gdzie jeździ się jeden sezon, nie dostaje się pieniędzy, jeździ się drugi sezon, nie dostaje się pieniędzy, pieniądze trzeba było skądś brać, pożyczać. Wtedy zagryzł zęby i można powiedzieć, zrobił wszystko, żeby jednak coraz lepiej było i żeby ta tendencja wzrostowa była. Na szczęście przyszedł Lublin. To była jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłem. To była też w 90% moja decyzja, że akurat Wiktor poszedł tam do Lublina. Wszystko zaczęło iść tak, jak powinno iść, czyli był wynik, były pieniądze, była atmosfera, awans do Ekstraligi.
na samym końcu. Taka wielka radość to była, ja pamiętam. Głównie ta atmosfera na stadionie, jak chodziliśmy z tym wielkim pucharem dookoła, ludzie się tam cieszyli. No wiadomo, takie coś nie zdarza się często. Widać, że ten Lublin żyje tym żużlem. Tak kiedyś, za dawnych lat było w Rzeszowie. Pomysł z speedbike'ami narodził się wtedy, jak pojechałem jeździć na żużlu w Anglii. Tam zobaczyłem te speedbike'i, u nas to była nowość. Kiedy wróciłem z Anglii, zacząłem szukać i kupiłem pierwsze dwa motory. Jeden był dla mnie, drugi był dla Wiktora. W międzyczasie nawiązaliśmy współpracę taką bliższą z Hubertem. W momencie, kiedy coraz więcej znajomych na początku, sąsiadów, ludzi, którzy gdzieś to zobaczyli, pytali się, no to gdzie to kupić, jak to sprowadzić, skąd to można mieć, pojawił mi się pomysł, no dlaczego zamiast ludziom, nie wiem, tylko podpowiadać, czy dla nich to sprowadzać, no to zróbmy mały sklepik. Początki były takie, że mieliśmy taki mały magazyn u mnie w warsztacie, później wynajęliśmy większy garaż i teraz mamy dużą halę. Na teraz można powiedzieć, że to jest też serwis plus organizacja pikników i zawodów, bo w całej południowo-wschodniej Polsce organizujemy pikniki i zawody speedbike'ami. Z racji tego, że speedbike'y zaczęły się coraz lepiej sprzedawać, przenieśliśmy jakby ten pomysł do Rzeszowa. Tutaj był już tor motocrossowy, nazywał się Raptor. Dogadałem się z wtedy ówczesnymi właścicielami toru, że mogę sobie wydzierżawić ten kawałek tego placu. No i tak z roku na rok powiększało się, powiększało, ulepszało. No i teraz jest to, co jest, czyli jeden z lepszych torów, jak chyba nie najlepszy tor dla pitbike'ów. No i też dla małych motocykli w Polsce. To już jest większe przedsięwzięcie, które w tym momencie jest nastawione na to, żeby jak najbardziej popularyzować ten sport motocyklowy. Z czasem myślę, że to będzie szło do przodu i chcemy iść w tym kierunku, żeby szkolić dzieci. Do nauki dobre, no bo to wiadomo, mniejszy motor niż taki duży, komuś takiemu młodszemu, no to jest na pewno łatwiej, bo mniej waży, no i nie ma też tyle mocy. Jest bardzo duże zainteresowanie, coraz większe, tych dzieciaków jest coraz więcej. Zrobiliśmy taki mini tor żużlowy, też w tą stronę próbujemy iść, bo na tych mini żużlówkach też dzieci chcą się uczyć. Współpraca z Edwardem Mazurą układa się dobrze i nie chciałem go zostawić. Myślałem głównie o Wiktorze, nie myślałem o sobie. No, męczył mnie kilkakrotnie o to, żeby przejść do ich teamu. Na początku się nie chciał zgodzić, że on zostaje przy Edku Mazurze. Za i przeciw Rafała i moje. Kilka rozmów odbytych. No, ale w końcu się zgodził. W teamie mamy dwóch braci, Kamila i Macieja. Jeden to jest Grubson, drugi Suchar. Bardzo różnią się charakterami i wyglądem, aczkolwiek mają bardzo dobry kontakt z Wiktorem. Powiedziałem Rafałowi, że mam takich dwóch kolegów, co ja w sumie im gadałem, że mogliby kiedyś zostać moimi mechanikami na żużlu czy coś, i że myślę, żeby się odnaleźli, że on by ich nauczył, też gdzieś tam jeździć na motorach. Jak czasem coś nie ogarniałem, no to właśnie oni mi przychodzili pomagać. Nie było nas stać na mechanika topowego. Rafał był taki bardziej przychylny temu pomysłowi, Dawid raczej nie. Podjąłem decyzję, że zaryzykuję. Wezmę chłopaków świeżych, może być jakby z ulicy. O żużlu nie mieli pojęcia i musieliśmy przez zimę do sezonu, czyli do marca, jakby nauczyć ich tego tematu. W 100% wykonali zadania, jakie przed nim stawiałem. W Ekstralidze pierwszy sezon nasz wspólny, no idealnie, bez jakichś wpadek, bez defektów. Można też śmiało powiedzieć, że to są moi najlepsi przyjaciele, spędzam z nimi naprawdę dużo czasu w sezonie, też poza sezonem się widujemy. Znamy się i w ogóle rozmawiamy ze sobą normalnie, nie jest jakoś tak sztywno, że ktoś tam, nie wiem, odzywa się do kogoś czy coś, tylko po prostu jedziemy na zawody, cieszymy się tym, że jedziemy na te zawody, śmiejemy przez drogę, prawda, opowiadamy sobie coś. Musi być atmosfera dobra w teamie i wtedy jakoś jest. Wszystko idzie do przodu. Mamy ułatwione zadanie, jeżeli chodzi o przygotowanie posiłków. Mamy w teamie człowieka, który jest po gastronomii. Często jak właśnie jeździmy na wyjazdy, wynajmujemy sobie jakiś apartament, mamy kuchnię. Mecz wygrany.
będzie jadł? Najczęściej to Wiktor lubi jajecznicę na przykład, ale gotujemy też jakieś makarony. Wiktor jest wegetarianinem, także mięsa nie je, ale nam to nie przeszkadza. My jemy to, co on lubi. Stworzyliśmy taki team idealny, w którym jakby nie tylko żużel nas łączy, ale też takie jakieś pozostałe rzeczy. Wiktor wyciąga wnioski, słucha się. Tamten wie, co mu podpowiedzieć, jak ustawić i tak dalej. To jest to, czego życzyłbym wszystkim zawodnikom. Rafał dobiera mu przełożenia, stara się mu podpowiadać, co ma robić na starcie, jak jedzie. Potem widzę, że analizują to, jak się zachowywał na torze podczas biegu i tak dalej, i tak dalej. Także faktycznie nastawia się na to, żeby mu pomóc jak najlepiej. Nie tak dawno wracaliśmy od pana Rysia Kowalskiego z Torunia. Mieliśmy jechać jak zwykle prostą drogą na Częstochowę. Stery przejął na chwilę Wiktor, poszliśmy spać i obudziliśmy się we Wrocławiu. I tak trafiliśmy do domu, tylko po prostu ja sobie myślałem, że żeby jechać autostradą, żeby nie przez jakieś dziury, to sobie pomyślałem, że pojedziemy przez Wrocław, a okazało się, że to naokoło. Albo się zgubi, albo jakiś radar zrobi zdjęcie. Później przychodzą mandaty, staramy się kierować my, a nie on. Bywało czasami, że budzimy się też w lesie. Największy mój sukces na żużlu, no to wydaje mi się, że to był ten brąz w indywidualnych mistrzostwach Polski juniorów w Lesznie. Pamiętam jedną sytuację z tego finału, że przyszedł do mnie Krzysiek Kasprzak i powiedział, że czuł, że mogę stanąć na podium albo nawet wygrać, bo widział po mnie, że mam ten luz i tą pewność siebie, że mogę coś zrobić fajnego. Największe sukcesy odnosiłem, kiedy byłem juniorem. Bodajże mieliśmy chyba też w drużynówce jakieś tam i w parach. Byliśmy mistrzami Europy w drużynie, mistrzami świata w drużynie, gdzie byłem na tych zawodach. Indywidualnie uważam, że najważniejsze to jest mistrzostwo Europy, to jest taki numer jeden, a numer dwa to jest trzecie miejsce w Polsce, drugi wicemistrz, a drużynowo to w sumie to mistrzostwo świata, no bo już drugi rok z rzędu. Ja mu życzę tego, żeby jego kariera po tym brązie potoczyła się lepiej niż moja i w lepszą stronę, bo ma papiery na jazdę. Wiem, że powtórzyłem sukces, ale chciałem właśnie pobić i zdobyć to mistrzostwo Polski. Niedosyt pozostał, bo po trzech wyścigach prowadziliśmy. Później po prostu się pogubiliśmy, bo trochę nas było za dużo w parku maszyn. Tu jedni nam mówili, żeby robić to, drudzy, żeby to. Silnik zawiódł, czego nie wyłapałem. Okazało się dopiero później przy serwisie drobna jakaś tam usterka. Zbytnio nam w ostatnim tym biegu przełożenia nie siadły, bo w ogóle nie miałem startu, a na tamtym torze to akurat było dosyć decydujące, bo tor był taki dziurawy, że ciężko było się ścigać. Ja i tak się cieszę z tego trzeciego miejsca i patrzę po prostu w przód na przyszły sezon i kolejne mistrzostwa. Cieszy mnie to, że z roku na rok robimy postępy. Te główne imprezy wychodzą nam coraz lepiej. Teraz naszym celem będzie awans oczywiście do finału Mistrzostw Świata Juniorów. Ma talent, ma zaplecze, ma dużo samozaparcia. Jest w bardzo dobrym, poukładanym klubie, jest zabezpieczony finansowo, sprzętowo. No nie da się ukryć, że kluby, które chciały pozyskać Wiktora, proponowały troszeczkę lepsze kontrakty, ale tak jak mówię, no, młody zawodnik potrzebuje właśnie tej stabilizacji i tutaj mamy sprawdzony klub, tor, wspaniali kibice. Ma wszystkie asy w rękawie i ma wszystkie narzędzia potrzebne do tego, żeby tym mistrzem kiedyś zostać. Moim celem jest zdobycie Mistrzostwa Świata, nie juniorów, juniorów też, ale seniorów. Także gdzieś tam może później, ale w przyszłości chciałbym jeździć w Grand Prix i to jest moje marzenie. To może być szybki następca Bartka Zmarzlika. Patrząc na jego podejście, przygotowanie, na jego zaangażowanie, na jego pracę, jego menadżera, prowadzenie tego wszystkiego naprawdę, to jest kwestia tylko pracy, pracy, jeszcze raz pracy, a osiągnie sukces. Nie widzę przeciwwskazań, żeby Wiktor nie osiągnął maksymalnych rzeczy. Do zostania mistrzem świata trzeba mieć też dużo szczęścia, ale on akurat ma dużo szczęścia, więc no, oby się udało. Jeżeli chodzi o tą słynną pepowinę, o którą wszyscy pytają, to mi się wydaje, że no, odłączyli się już w momencie mojego przyjścia. Jeżeli ktoś faktycznie chce się skupić na dobru tego jednego zawodnika, no to nie może się rozdzielać na dwóch, nie? Także Rafał zostaje przy Wiktorze. Ten pakiet skończył się w poprzednim sezonie, 2019, teoretycznie, bo nie wiadomo jeszcze, czy Dawid nie dołączy
do zespołu z Lublina. Taki mam cel na ten rok, żeby zawalczyć jeszcze o ten skład w Lublinie. Jeżeli nie będzie mi dane lub nie będą mnie chcieli działacze, to mam możliwość, żeby znaleźć sobie inny klub. Na pewno tą pomoc będę miał, do tego na pewno kogoś sobie znajdę, jeżeli chodzi o przygotowanie motocykli. Teraz będzie musiał ten twój team od nowa zbudować, bo jednak Grzegorz Rzępa przeszedł do Bobera. Jeżeli chodzi o menadżera, myślę, że tutaj nie będzie szukał jakby nowych rozwiązań, bo zawsze ja jestem pod ręką. Nie mówmy o tym, że Dawid to jest zawodnik tylko na pierwszą ligę. Przyjdzie czas, że może i on pokaże jeszcze takie nasze kozie rogi, prawda? I pokaże, że Ekstraliga to jest też dla takich zawodników jak on. Stać mnie na dobre ściganie, mam jeszcze 29 lat, więc nie jestem taki stary. Też nie jestem gruby. Na motorze jeszcze dobrze jeżdżę, także myślę, że jeszcze coś ze mnie będzie. Po prostu chcę wrócić do normalnego ścigania i cieszyć się żużlem, a nie wracać z podkulonym ogonem po każdych zawodach. No, tamten rok był taki bardzo intensywny z tego względu, że raz, że była Ekstraliga, dwa, że był ślub. W międzyczasie były dwie przeprowadzki. Jakieś tam problemy kategorii rodzinnej też w międzyczasie się działy, także no, było szaleństwo, ale już ten rok życzyliśmy sobie z żoną więcej spokoju i takiej stabilizacji, więc myślę, że to ten najgorszy czas jest za nami. Stwierdziliśmy, że zawsze po burzy wychodzi słońce i ta burza no, musi kiedyś minąć, więc trzymamy kciuki, że to już jest ten moment na wyjście słońca. Na pewno będzie dla nas to przełomowy rok. Bardzo się do tego przygotowujemy od już kilku miesięcy, więc mam nadzieję, że w marcu odnajdziemy się w nowej roli z Dawidem i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że wszystko będzie tak, jak po naszej myśli. Widać, że to są bracia, że to jest jedna rodzina. Bo czasem styl, może nie do końca taki styl bycia już na co dzień, ale opowieści, czy po prostu takich trochę posłuchać, to widać, że to jest jedna krew i że to są brejdaki. Na pewno są bardzo nerwowi, jeden z drugim, że tak powiem, zapytać kilka razy o to samo, to wybuchają dosłownie w tym samym momencie. Mamy takie dosyć mocne charaktery i temperament, no to czasem powie się o dwa słowa za dużo i tak nieraz jest. I jeden i drugi jest uparty, więc no, to jest normalne, to jest zdrowe i wydaje mi się, że mają bardzo dobry kontakt. Raz jest dobrze, raz jest niedobrze, czasem się kłócimy, czasem się nie kłócimy. W każdym bądź razie, nawet jak jesteśmy pokłóceni, to i tak razem jeździmy na motory. Możemy się do siebie nie odzywać, ale i tak jeździmy, więc później się godzimy, potem się znowu kłócimy i tak w kółko. Ja się zawsze śmieję, bo mówię, jak jest jakaś tam akcja, że Henko coś zrobił się z tego czy coś i w ogóle to jacyś starszy lampy mówi, że a coś tego, tamtego. Ja mówię, ty też taki byłeś. Dawid jest taki bardziej właśnie opanowany i taki, powiedziałabym, spokojniejszy. Natomiast Wiktor jest taki trochę szalony. On wszędzie, to mówimy, poczwórne ADHD. Penetracja wszędzie, kurde. Do barku, tam mam swój barek ze swoimi pucharami. Z boku jest piwniczka, gdzie są jakieś weki, miody i tak dalej. Podchodzi, powiem na trochę żartobliwie, ale mówi, Marek, ale masz zajebisty, mówi, w chatę masz zajebisty. Ale jakie miody, mówi, wszystkie spróbowałem, palec odkręcił, polizał wszystkie. Gdybyś go wziął do siebie, dał ten jakąś przejażdżkę dłuższą, to prawdopodobnie rozkręciłby ci trochę auta. Lekarze stwierdzili u Wiktora tą nadpobudliwość. Sam się do tego zresztą nie przyznał. Ja ogólnie, jak przeczytałem o tej chorobie sobie na Wikipedii, no to stwierdziłem, że ja chyba tego nie mam, bo tam było, że jakieś problemy z koncentracją,
no różne takie dziwne rzeczy, takie dosyć poważne, ale nie mam jakichś takich poważnych rzeczy, tylko tyle, że chcemy się robić różne rzeczy. Nie znam jego myśli, w każdej chwili może mu coś wystrzelić i to nawet też nie na treningu się zdarza. Jakby mógł, to by wodę podpalił. Nie potrafi się i spokojnie. I to przekłada się też na jego jazdę. Dawid o wiele bardziej mi się wydaje, że stresuje się po prostu zawodami i tym, że są kibice i w ogóle, a Wiktor raczej to jest taki typ osoby, że on dowiaduje się od Rafała, gdzie jedzie na zawody i to jest tyle z jego tak jakby stresu po prostu i wiadomo, tak jakby całych tych nerwów, że on jest taki bardziej z lekko duchem po prostu. I wydaje mi się, że jak siada na motor, to jedzie, a nie myśli i w ogóle co się będzie działo. On no, nie przejmuje się czy komentarzami, czy jakimiś tam słabszymi występami. Tutaj no, psychikę ma idealną do żużla, do sportu. Dawid troszeczkę, mimo tego, że może też nie jest jakimś tam bardzo spiętym zawodnikiem, jednak tutaj te różnice są na pewno znaczące. To musi takiej ogłady, takiego objeżdżenia, takiego cwaniactwa więcej złapać, ponieważ start ma zarąbisty. Tak jak mało zawodników, to proszę sobie tam kiedyś zobaczyć jego starty i tak dalej. No czas reakcji, wszystko jest dobre. Tylko samo objeżdżenie i cwaniactwo na torze. Ja chciałbym, żeby Wiktor tak startował jak Dawid, to byłby wtedy chyba zawodnik kompletny. Młody nie patrzy, czy jest tyle, czy tyle, tylko żeby się kierownica zmieściła. Dawid już zaczyna troszeczkę przeliczać, nie? No może na tym uku nie, a nie. A taki młody, ja wiem po sobie. Ręce się zgięło, tylko żeby się kierownica zmieściła i tyle. Jak jest jakaś taka walka na łokcie albo bliski kontakt z innymi zawodnikami, to po prostu serce staje. Jak oni mieli startować, ja musiałam schodzić z krzesła z tyłu za trybuny. Jak przejechali, ja wracałam. To śmiali się ze mnie wszyscy dzieci, znajomi, mówi, oj Ewa. I szybko tylko SMS-y po prostu wymieniamy na zawodach, bo po prostu nawet nie jest w stanie oglądać. Jestem bardzo dumna z nich i pomimo tego, że nie jeżdżę na wszystkie mecze żużlowe, zawsze myślami i sercem jestem z nimi.